Potwierdziła się smutna informacja, odchodzi bliska osoba, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Pewnie kiedy to będziecie oglądać, to już ta osoba odeszła. No właśnie, kim jest i o co chodzi, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj troszeczkę taka smutna informacja, ponieważ odchodzi bliska osoba, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Tak powiedziałem na początku, kiedy to będzie pewnie, nie będziecie oglądać, to już ta osoba odeszła. na pewno smutna sytuacja, zwłaszcza, że teraz ostatnio Bayern Monachium i Robert Lewandowski zdobyli Ligę Mistrzów, a więc największe wyróżnienie, jeśli chodzi o rozgrywki, jeśli chodzi o piłkę nożną, klubową, może po prostu jeśli chodzi o reprezentację, tak, to są Mistrzostwa Świata. No ale Liga Mistrzów to jest to, co się śniło praktycznie Robertowi, o to, co walczył tyle lat. No, a teraz przykład, tak naprawdę, informacja spadła na Roberta Lewandowskiego, a także na całą drużynę Bayernu Monachium, ponieważ musieli się pożegnać z jednym z praktycznie tutaj kolegów, a dokładnie chodzi o Iwana Perisicza, który odchodzi z Bayernu Monachium, był na wypożyczeniu z Interu Mediolan. Mówiło się o tym, że Bayern wykupi tego zawodnika. Dużo przecież i ten Iwan Perisic pomógł, jeśli chodzi o Ligę Miszów, nawet w samych tutaj tych ostatnich meczach, czy chociażby z PS czy meczu właśnie tutaj półfinałowym, ćwierćfinałowym. Natomiast no, ostatecznie Iwan Perisic nie został wykupiony z Interu Mediolan. Tutaj były sprzeczne informacje, ponieważ mówiło się o tym, że Bayern Monachium jest w stanie zaoferować za tego zawodnika 5 milionów euro. Inter Mediola miał oczekiwać od, za tego zawodnika 15 milionów euro. Ostatecznie ten zawodnik nie został pozyskany. Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że po prostu czy nie spełnił oczekiwań, które były stawiane przeciw, nie przeciwko niemu, tylko jakby jemu i dlatego nie został wykupiony, bo i kwota 5 czy 15 milionów euro nie byłaby kwotą zaporową. Na pewno Bayern Monachium byłby w stanie Wykupić praktycznie tego zawodnika, natomiast no, nie sprawdził się, jeśli chodzi o Bayer Monachium. Może w ten sposób sprawdził się, ale nie ma tego poziomu, który jest potrzebny, jeśli chodzi o Bayer Monachium. Fatalne, tak naprawdę, tutaj niektóre zagrania, jeśli chodzi o Perisicza, na przykład marnował tutaj sytuację, praktycznie setki tak zwane, czyli sam na sam przeszczelił w bramkę, tak, czy chociażby tutaj w Bundeslidze. Bardzo często dogrywał piłki, asystował, aczkolwiek to było za mało, tak, w stosunku do tego, jakie trzeba byłoby pieniądze położyć z tego zawodnika. Iwan Perisic to był zawodnik, mówi się o takim zaciągu jeszcze po prostu tak z Niko Kowacza, to Niko Kowacz sprowadził faktycznie tego zawodnika do Bayernu Monachium, przyszedł na pożyczeniu i właśnie Perisic, a także Coutinho odchodzą z tego klubu po tym sezonie, no Coutinho wiadomo do Barcelony też był na wypożyczeniu, też Bayern Monachium nie zdecydowało się na wykupienie tego zawodnika, muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobra tak naprawdę decyzja, pomimo tego, że myśli się tak, że Coutinho, jakie nazwisko, Perisic i tak dalej aczkolwiek no tak powiedziałem, nie spełnili tych wymagań, jeśli chodzi o Bayern Monachium co ciekawe, Perisic wcześniej występował w Bundeslidze, on chyba po prostu nawet się spotkał tutaj z Robertem Lewandowskim, jeśli się nie mylę, bo Borussia Dortmund przez chwilę po prostu e, graj ze sobą. No a teraz był w Interze Mediolan no i teraz będzie w tej drużynie z Antonio Conte. Perisic bardzo nierówno grał, raz miał po prostu dobre występy, raz słabe, chociaż Hans Flick konsekwentnie na niego stawiał, może nie zawsze po prostu od pierwszej minuty, ale rzeczywiście dawał mu szansę, wprowadzał go, natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że Iwan Perisic na pewno skorzystał 100%, tak, jeśli chodzi o tę możliwość, tylko jakby umiejętności już nie da się po prostu jakby tych umiejętności w jego przypadku podciągnąć wyżej i to był jakby duży mankament. Aczkolwiek, no tutaj na pewno, gdyby na przykład miał porównywać Perisicza i Kutinio, kto się lepiej zaprezentował, to Perisicz, tak, uważam, że prędzej powinien Bayern Monachium wykupić Perisicza z tej dwójki, tak, niż Coutinho, chociaż wydaje się, że Kutinio, tak, młodszy zawodnik, poza tym Barcelona, Liverpool wcześniej, tak, no to topowa świat, światowa dyspozycja, aczkolwiek widać było, że Coutinho nie potrafi się odnaleźć tej drużynie, tak, że jemu ten rygor niemiecki nie pasuje to, co zostało nałożone. Zresztą kto wie, czy Coutinho nie zostanie okrzykniętym zawodnikiem, tylko po prostu Jurgena Klopa, że Jurgen Klop potrafił stworzyć tego zawodnika, jeśli chodzi o Liverpool, a w innych klubach kompletnie się nie odnalazł. Zdecydowanie po prostu kuriozalna teraz sytuacja poszedł do, Baie, do Barcelony. Coutinho wraca, e, który praktycznie szczelił bramki, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Mało tego, Coutinho y, tutaj tak wraca do Barcelony, która po prostu będzie szczębkiem tej Barcelony, niż po prostu to było rok temu, tak? Czyli praktycznie połowa tej drużyny nie będzie. No to wiecie, to tak wrócić do domu po roku czasu, a tu się okazuje, że ten dom kompletnie po prostu zniszczony, zdewastowany. No, może Barcelona nie jest zdewastowana, ale po prostu to nie są ci zawodnicy, więc jak to wszystko będzie wyglądało, no, to ciężko powiedzieć. Tak, to nie są ci zawodnicy, którzy byli jeszcze pół roku temu czy rok temu. Więc tak wygląda to. Ta sytuacja, jeśli chodzi o Iwana Perisicza, pojawiły się też informacje, że inny klub z Bundesligi miałby być zainteresowany pozyskaniem właśnie Perisicza. Zobaczymy, tak? To też jest pytanie takie, czy konto po prostu czasem nie postawił właśnie mocno na Perisicza, że on ma pomóc Interze Mediolan. Wydaje mi się, że tak. Perisic na Inter Mediolan, tak, na Bayern Monachium to jednak za wysokie progi z całym szacunkiem, chociaż grał tam, ale żeby po prostu zostać wykupionym. Jednak ta polityka, jeśli chodzi o Bayern Monachium, jest ona przemyślana, tak? Że widzą je, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy się sprawdzają, gdyby Rzeczywiście tą Perisyż dawał taką jakość, jeśli chodzi o tą drużynę. Ja bym powiedział bardziej, że on szarpo, tak a gdyby dawał rzeczywiście tą jakość piłkarską, no to wtedy pewnie po prostu tutaj tak Bayern Monachium by wykupił tego zawodnika. No ale tak się dosyć też nie, nie stało. Napiszcie w komentarzu co na ten temat co, widzicie, co na ten temat myślicie. Pytanie też jest takie czy Bayern Monachium właśnie e, dokończąc tak to współpracę z Coutinho bo może nie pozbywając się bo nie wracając do poruszenia czy nie będzie osłabiony właśnie przez to że Kutinio wraca przez to że Perisic wraca faktycznie do swoich klubów. Czy to w jakiś sposób nie osłabi Bayernu Monachium to jest jakby kluczowe pytanie. No właśnie napiszcie w komentarzu co na ten temat co, widzicie, co na ten temat myślicie e, jak, no, to ciekawe po prostu oni zdobyli tutaj Ligę mistrzów, jakby nie było, tak byli na wypożyczeniu, zdobyli ligę, ligę mistrzów. Tam też jest ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o Coutinho, ponieważ Coutinho ma w klauzuli zapisane, że w momencie, kiedy zdobędzie ligę mistrzów, to chyba Barcelona musi zapłacić Liverpoolowi 5 milionów euro, czy tam 15 milionów euro. Nie, to było 5 milionów euro zmiennej. No i teraz pytanie, jak to będzie rozpatrywane? Coutinho, który był na wypożyczeniu, zdobył na wypożyczeniu z Bayernem ligę mistrzów, tak? Czy to po prostu też się liczy, tak, no bo e, no nie wiem, jak te zapisy są, jakie są prawne, czy się liczy sprzedaż zawodnika i też po prostu wypożyczenie, no bo w takim razie bardzo na nie dość, że po, po, w, w kryzysie, tak, kryzysie finansowym, bo przecież mecze odbywają się bez udziału publiczności, w kryzysie, gdzie sprzedają zawodników za pół darmo, praktycznie Suarez ma zostać sprzedany do Juventusu za 3 miliony euro, inni zawodnicy tak, Rakitic, odchodzą, odchodzą za darmo, albo za bardzo małe kwoty, no i teraz e, okazuje się, że jeszcze za Coutinho muszą zapłacić 5 milionów, Euro za zawodnika, który po prostu bombał swojemu klubowi. Tak, no ale w tym, w tym czasie był na obłożeniu. gole po prostu w ramach ligi mistrzów. No, to już w ogóle po prostu kuriozalna sytuacja, tak? Nie, to wszystko dzisiaj dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Pozdrawiam, trzymajcie się i zobaczcie też inne filmiki na moim kanale. Jedno jest pewne: Bayern Monachium w tym zestawieniu personalnym, który miał miejsce w tym roku, już po raz drugi nie sięgnie po poligemiszczów. Może sięgnąć, ale już w innym zestawieniu personalnym, tak? no bo część z tych zawodników odchodzi albo się kończą kontrakty albo po prostu tutaj wracają z wypożyczenia. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.